Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj co? Dzisiaj się dobieramy do telewizora Sony. Tym razem jest to telewizor z 2010 roku, który ma mianowicie problem z przegrzewaniem się. Jest to jeszcze telewizor wykonany z starej technologii, podświetlenie na świetlówkach CFL, a więc może być ciekawie. Zapraszam. Kodowy KDL40X500. Jest to ta biedniejsza wersja tego modelu, była jeszcze bogatsza, z trochę bogatszym oprogramowaniem i możliwością aktualizacji. Niestety tutaj tylko i wyłącznie serwis Sony może nam to firmware aktualizować, który już jest niestety niezbyt obsługiwany, a szkoda. Tak, zabudowany mamy kabel wtyczkę, taka nowość. W telewizorach 2007 było takie ogromne gniazdo, wiecie jak jest w zasilaczach komputerowych na wtyczki. Tutaj już niestety mamy zabudowany, a więc to jest taki trochę plus, trochę minus, ale raczej bardziej minus, bo jeżeli coś się stanie z kablem, to nie możemy przewodu wymienić bez ingerencji w środek, a żeby się do tego środka dostać, trochę tych śrubek będziemy musieli dzisiaj pokonać. Mianowicie problem dzisiaj jaki jest, chyba będziemy musieli wykonać tylko i wyłącznie czyszczenie, bo spójrzcie na tunele dolotowe, że tutaj jest wszędzie kurz i telewizor pracuje u mnie obecnie w salonie, tak? Jest na bieżąco eksploatowany przez babcię, no i ma często problemy, że telewizor jej po prostu się restartuje od zbyt wysokiej temperatury, tak? Pojawiają się losowe restarty i teraz pytanie, czy to jest kwestia rzeczywiście temperatury, czy może zużytych elektrolitów? Tego drugiego niestety dzisiaj nie wykonamy. Dzisiaj spróbujemy przyjrzeć się mu tak powierzchownie. Nie będziemy wylutowywać wszystkich elektrolitów, jakie tutaj są, bo to nam sporo zajęło, tylko po prostu dobieramy się tylko i wyłącznie do naszego kurzu, jaki jest w środku, i spróbujemy się go pozbyć. Miejmy nadzieję, że po przeczyszczeniu go problem przegrzewania się ustąpi, tak? Mam nadzieję, że to jest zalegająca warstwa kurzu, ale niestety intuicja podpowiada mi, że to jest kwestia czegoś więcej. No dobra, dobieramy się do środka. Zacznijmy od rozkręcania śrubek, troszeczkę ich tutaj jest, już wam mówię ile. Do pokonania mamy 16 śrubek, a więc super, życzcie mi powodzenia. Dobra kochanie, jakieś 16 śrubek później. Dobieramy się do środka, właśnie ten telewizor jest dość wyjątkowy, on pochodzi z 2010 roku, ale ma pewną cechę, której nie mają niektóre starsze Smart TV z tego i ubiegłego roku. Tak jak słyszeliście kochani, ten telewizor jest z 2010 roku i wiecie co on ma? Odświeżenie matrycy w 100 Hz. Tak, ma podkręcone taktowanie odświeżania matrycy w 100 Hz. Dokładnie. Już nic nie mówiąc oczywiście o samej jakości obrazu, że jest ona świetna. Dobra, tutaj dwie rączki mam mi potrzebne. I tym razem kochani konstruktorzy trochę pomyśleli, bo nie musimy odrywać panelu i znów lutować jak z serii z 2007 przy serwisowaniu, co było bardzo upierdliwe i trzeba było odpinać taśmę za każdym razem. Tutaj już po prostu jest otwieranie klapy i mamy wszystko. I powiem wam szczerze, że jest to mniej elektroniki niż się spodziewałem. Oczywiście jest nasz Tikon, który uwielbia się psuć, jak nie powiem co. W budowie czystości, jak widzicie, no... Poziom kotków skóry jest następujący. O matko. Tak, jest tego więcej niż myślałem, ale elektroniki jest tutaj za to mniej niż myślałem. W telewizorze z 2007 płyta zasilacza była bardziej zwarta i bardziej solidnie skonstruowana, tak na oko. A tutaj z kolei... no nie. Tutaj z kolei wygląda dola dość prosto. Jest jedna, nie ma kilka płyt zasilaczy w zasadzie, tak. Tutaj jest wszystko na jednym. Już widać 2010 rok, że produkcja troszeczkę była ułatwiona. Oczywiście Tikon musi być, któryś się uwielbia psuć. I miejmy nadzieję, że to nie on, chociaż jest ciepły. Tak z grubsza wygląda wnętrze tego telewizora. Odświeżenie jego to 100 Hz, ma w sposób podkręcone. Jak już mówiłem na wstępie, jest to telewizor Sony. A tutaj pierwsza niespodzianka. Samsung! Czyli Samsung dla Sonego robił sterownik dla podświetlenia świetlówek CFL.
Czyli mówiąc dzisiaj, podświetlenie matrycy naszej jest zrealizowane za pomocą sterowników zewnętrznej firmy. I to firmy konkurującej z Sony. Ciekawe. I kolejna niespodzianka w telewizorze Sony. Nasza matryca to bardzo znajome oznaczenie matrycy LTY400HF06. I wiecie, co wam powiem o tym oznaczeniu? Myślicie, że to Sony zrobiło tą matrycę? Że telewizor jest Sony? Dlatego matryca także musi być Sony? Otóż nie. Samsung. Znowu Samsung. Dokładnie, znowu Samsung, ta sama matryca, 40 cali, wszystko się zgadza, no proszę. Wiecie co, kochani, patrząc w ogóle na głośniku, jaki jest poziom... Kurzu, o matko. Chyba pójdę lepiej po odkurzacz. Ale jeszcze zanim rzućmy oko na bardzo ciekawą konstrukcję naszego zasilacza do jarzeniówek firmy Samsung, jak i całej matrycy również. Marki Samsung. Tak to wygląda. Pod blachą możemy łatwo określić, gdzie się najbardziej zbierało ciepło właśnie pod światło, pod takich okolicznościach. Przeciwnie, wygląda to wszystko wręcz bardzo dobrze, że nic tutaj kompletnie, żaden układ nie wydaje się być spalony, nie ma żadnych kropek, nic takiego. Oczywiście oceniam to tylko i wyłącznie na pierwszy rzut oka, nie robiłem pomiarów tego, chociaż widać, że kondensatory są tutaj wsadzone bardzo dobrej jakości, są to Rubikony z tego co widzę. Nie mam tutaj żadnych wymówek, żeby powiedzieć, że coś tutaj jakościowo jest nie tak i tak dalej. Jakościowo jest tutaj bardzo dobrze to wszystko wykonane. W 2010 roku był to telewizor premium i kosztował tam chyba jakieś około 4-4,5 tysiąca złotych. Także to była akurat prawie że najwyższa półka. Jeśli nawet nie najwyższa, tak naprawdę od Sony. Przegrzewaj, chyba problem leży tu. Widzicie to? O Boże, uwaga, to jest... To, co w tym momencie widzicie, to jest dla osób o naprawdę mocniejszych nerwach. Nawet mi się z takim zoomem ciężko na to patrzy. Widzicie, jak to jest obrośnięte kurzem? Naprawdę ja jestem mega czyścioch i taki widok doprowadza mnie po prostu do... Nawet nie chcę dokańczać. Z innego kadru, czy wy to widzicie? No... nie powinno tak być. Ale wiadomo, lata robią swoje. 2010 rok. Także... Naprawdę wygląda to bardzo odstraszająco, a tutaj w ogóle... Dobra kochani, mamy gotowy odkurzacz z Sawką od starego odkurzacza Predom. Sobie jesteśmy gotowi. Pędzel Sawka obie ręce i lecimy z odkurzaniem. Od razu mówię, że dźwięk trochę minus wolumen zrobię, ponieważ od odkurzacza możecie ogłuchnąć, bo będzie naprawdę głośno. Dobra, lecimy.
i będziemy jeszcze odpalać go testowo, oczywiście. Przede wszystkim pod wszystkimi tutaj MOSFETami, diodami Schottkiego oraz mostkiem prostowniczym musimy wymienić pastę, ponieważ żeby było jakiekolwiek dobre odprowadzanie ciepła i żeby nasz telewizor się nie przegrzewał, nasza płyta zasilająca się nie przegrzewała. A więc widzicie, kochani, w jakim stanie jest, a raczej w jakim stanie nie ma pasty. Prawie że pod tymi radiatorami. Wszystko wyschnięte. Trzeba to, kochani, przeczyścić i nałożyć nową. Miejmy nadzieję, że to będzie rozwiązaniem tego problemu, bo jest jeszcze drugie rozwiązanie. I mam nadzieję, że to nie to. Bo jeżeli to będzie to i po naszej wymianie dalej telewizor będzie się wyłączać, to będziemy musieli odkręcić całą płytę główną, odłączyć wszystkie przewody i odlutować właśnie to, tą blachę ekranującą, która w głównej mierze pełni rolę radiatora odprowadzania ciepła od naszej głównej jednostki sterującej tak naprawdę naszym całym telewizorem. I nie mówię tu o ikonie sterowniku obrazu, tylko mówię tu o naszym procesorze na płycie głównej. Tak, pod tym jest nasz procesor. Jeżeli to jest chłodzenie jego i przez jego tak naprawdę zastygnięte, nie wiem jakie jest tam rozwiązanie, czy wykruszone termopady, czy zasunięta pasta termoprzewodząca, ale jeżeli ona jest powodem, no to będzie kolejny odcinek z tego. Wylotowywania naszego chłodzenia i po nim będziemy robić porządek. A jak widzicie, no trzyma się ono na lutach, które są połączone z płytą główną i trzeba jej to wszystko odlutować lutownicą, także dostęp tutaj jest bardzo utrudniony do tego. To nie ma łatwo. Dobra, więc miejmy nadzieję, że skończy się tylko na wymianie pasty pod naszymi pojedynczymi elementami i to wszystko, a jakby co, no to zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie się tutaj sytuacja działa po naszej wymianie pasty, czy cokolwiek się zmieni. Miejmy nadzieję, że to tak i to co. Zresztą ta myśl nie daje mi spokoju. Z jednego pacika tyle brudu, jak widzicie, znaczy z jednego radiatora w sumie. Tak, trochę tutaj tego się nagromadziło, jak dobrze widzimy. Także co, jedziemy dalej. W końcu trzeba go skręcać, co? Pasta powymieniona, nawet w miarę poprzeszczałem tu i ówdzie, czy to jako tako wyglądało. Zmysł estetyczny mam bardzo ogromny, naprawdę. Że sami zresztą widzicie, jak go dokładnie wyczyściłem. Mógłbym jeszcze bardziej, ale to już by mi cały dzień zajęło, dobra. I tak nieźle się przyłożyliśmy do tego. Teraz pozostało nałożyć klapę, włożyć nóżkę i dobra. I to jest, kochani, wersja finalna. Telewizor już postawiłem, czy się wyłączy, czy się nie wyłączy. To właśnie zobaczymy z czasem, tak? Miejmy nadzieję, że nie. Jeżeli nie, to jeżeli tak raczej, to oznacza, że nasze myśli się potwierdzą i do wymiany jeszcze będzie pasta lub ułamana na termopady znajdujące się pod tą blachą ekranującą, tam gdzie, która chroni procesor na tej płycie głównej. Także, kochani, co? Do zobaczenia, do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć.